Przejdźmy teraz do odpowiedzi na krytykę i jakieś takie hejtowanie niejakiego pana, który się podpisuje pseudonimem radiokonstruktor, nie przedstawiając po prostu swojego wykształcenia, swojego doświadczenia w zakresie konstrukcji obwodów radioelektronicznych, tylko po prostu, no, praktycznie rzecz biorąc, hejtuje moje filmiki na zasadzie, jakby to powiedzieć, religijnej. Bo tutaj mamy rzecz raczej związaną z religią einsteinowską, a nie z faktycznym doświadczeniem. No więc, aby ten pan był zadowolony, zlikwidowałem kabelki w tym urządzeniu. W tej chwili mamy odczyt na linii długiej 178 i tam jakieś tam 4,7 i tak dalej. Wskazania częstotliwościomierza. No, ale żeby sprostać wszystkim wymaganiom, w tej chwili spuszczam w dół tę całą głowicę. Dlaczego to Państwu powiem? No i po prostu wychodzę, aby, mam nadzieję, że te wyniki są tu widoczne, aby po prostu zbadać, no, moje wyroby doniczkarskie. No i żeby poczekać te 10 minut czy 15 na ustalenie się temperatury w naszym układzie, będziemy sobie ciągnąć, o tak jak widzimy, warstwę tynkową. I nie mam zamiaru Państwa tym dalej męczyć, ale jak widzimy, no, chyba się pobybliłem z powołaniem z jednego powodu. To proszę zobaczyć, jak ładnie wychodzi mi jakiś taki tynk typu marmurek. Na razie to zostawię, potem to pomaluję, zobaczycie Państwo efekt. No i teraz, kiedy ustaliła się równowaga termodynamiczna, widzimy, że nasz układ pracujący na linii długiej pracuje z częstotliwością rzędu 1,41, 802, 700 tam ileś megaherca. I teraz, Szanowni Państwo, możemy sobie po prostu patrzeć, jak zmieniają się wyniki na ostatnich miejscach po przecinku. I pytanie jest jedno: czy są to fluktuacje termiczne? No, ale układ jest zawieszony, jak widzimy, w ten sposób. Czy są to jakieś przesłuchy między kanałami? No, ale jak tak sobie popatrzymy dalej, zbierzemy te wyniki, to okaże się, że o tej godzinie, o jakiej robimy ten pomiar, Słońce oddala się coraz bardziej od Ziemi i występują zmiany natężenia pola grawitacyjnego, które wpływają na wynik pomiaru i nie są to jakiekolwiek zmiany związane z fluktuacjami termicznymi układów, które są w tej tutaj obudowie umieszczone, co za chwilę będę starał się Państwu wyjaśnić. Która godzina? Patrzymy tu na komputer, 16:54. Nasz wyniczek się zmienia, no więc go zatrzymajmy. Odczytamy 1 MHz
418-0921. No i zapamiętajmy, o tej godzinie było tyle. No, teraz godzina 17.05 na naszym komputerku. To trzeba włączyć oświetlenie, żebyście Państwo to widzieli. I co mamy? 418, 1200, 1100. Zatrzymajmy hold reset. O kurczę, no to wynik jest wyższy. No wynik rośnie, no wyniki pomiaru rosną w górę. Szanowni Państwo, no po prostu. Trzeba poczytać, wysłuchać pierwszych dwóch moich filmików z cyklu Grawitacja w praktyce, gdzie przedstawiam wzory obliczeniowe dla zmian pola grawitacyjnego. Jak te zmiany wpływają po prostu na ruch elektronów, które no, przemieszczają się w tych obwodach elektronicznych. I teraz w sposób najprostszy, a wręcz być może dla kogoś prostacki. No bo skoro pan radiokonstruktor używa terminologii perty zamiast no, takich konwencji savoir-vivre, gdzie zwracamy się do osoby drugiej per pan czy pani, no to w tym momencie to ja nie wiem, jak odpowiadać i nie będę odpowiadać per ty, lecz odpowiem prosto. Szanowny panie, zadał mi pan pytanie, z jaką prędkością no, porusza się fala w tej linii opóźniającej, więc gdyby pan był uprzejmy wziąć sobie taką linię, zmierzyć jej wymiary liniowe, no to okaże się, że jak tu wpuścimy impuls, to po 560 nanosekundach impuls pojawi się na wyjściu. I koniec. Linia ma długość tam powiedzmy 12 cm. Może pan sobie to obliczyć, nie? Natomiast dla takiego kabelka, który pan bardzo mocno skrytykował, jak to jego wymiary podobno wpływają na transmisję, no to mogę panu tylko powiedzieć, że praktycznie rzecz biorąc przy tak twardym, o tu widzimy, plastiku, jak również przy tym oplocie, który tu jest, no to skręcenie tego typu dopiero wpływa dość znacznie. Ale na ósmym miejscu po przecinku, na prędkość propagacji fali. No, niestety trzeba mieć troszeczkę praktyki, a nie pseudonauki, jaką pan dysponuje. I tutaj panu przedstawiam model. Model w postaci stałych skupionych, tejże właśnie linii z góry i tej z dół, w postaci do parametrów skupionych. I teraz proszę się zastanowić, co następuje, kiedy ładujemy te kondensatory zgodnie z kierunkiem pola grawitacyjnego i ładujemy je przeciwnie. Otóż okaże się, że żeby przenieść masę elektronów zgodnie z polem grawitacyjnym lub też przenieść masę elektronów z jednej okładki na drugą tych kondensatorów przeciwnie do pola grawitacyjnego musimy wykonać odpowiednią pracę.
I ta praca jest, że tak powiem, clue moich rozwiązań. To jest punkt pomiarowy, to jest idealne zaczepienie. Jeżeli zaś ktoś uważa, że elektrony nie posiadają masy, no to proszę wybaczyć, panie radiokonstruktorze, proszę się zwrócić do Instytutu tamtych facetów, co to rozdają te Nagrody Nobla, nie? Żeby wyeliminowali doświadczenia Millikana. No, albo te elektrony mają masę i trzeba je przenieść z jednej okładki na drugą, albo jej nie mają. No niestety, no wszystko, co do tej pory wymyślono, no niestety, ale nadaje coś takiego jak masę elektronów. Jeżeli teraz ja miliony razy w ciągu sekundy przemieszczę te elektrony z jednej okładki na drugą, no to muszę wykonać pracę. A ta praca objawia się czym? Oporem grawitacyjnym. I za chwilkę to wyjaśnię. Szanowni Państwo, rozważmy sobie zachowanie się kondensatora płytkowego w najprostszym przypadku. Takim, że mamy dwie płytki przewodzące, oddzielone od siebie dielektrykiem próżniowym. Czyli jest to kondensator próżniowy. I teraz, Szanowni Państwo, żeby naładować ten kondensator jakimkolwiek ładunkiem, należy przy użyciu tego napięcia U zewnętrznego doprowadzić do czegoś takiego, żeby elektrony przepłynęły z jednej okładki na drugą. Jak więc, jeżeli byśmy tę okładkę górną, o tą, co tu widzimy, naładowali ładunkiem ujemnym, no to trzeba tych elektronów doprowadzić na tą okładkę tyle, żeby wystąpiło po prostu zależność wynikająca ze wzoru, że C jest równe Q razy U dzielone przez D, gdzie D no to jest odległość między okładkami. No po prostu na razie zostawmy to. Po prostu trzeba jedną rzecz zrobić. W tym polu grawitacyjnym na tą odległość pomiędzy okładkami należy przemieścić masę elektronów. Jeżeli byśmy teraz przemieszczali tą masę elektronów w drugą stronę, praca okaże się ujemna, czyli inaczej mówiąc, nasz układ ładowania czy rozładowania kondensatora no w pewnym momencie no, pokaże, że po prostu następuje przyspieszenie. Te wszystkie zależności pokazałem Państwu w dwóch pierwszych odcinkach grawitacji w praktyce, gdzie przedstawiłem zależności teoretyczne i bardzo bym prosił, aby osoby, które kontynuują oglądanie tych moich filmików, nie wchodziły po prostu tak nagle, jak ten nasz pan radiokonstruktor, bez zapoznania się z teorią, bo tak nie można. I teraz po prostu przystąpię do kolejnego omówienia, do omówienia tak zwanej rezystancji grawitacyjnej. W drugim odcinku cyklu wykładów grawitacja w praktyce, muszę zrozumieć, to nie są oderwane od siebie jakieś doświadczenia czy eksperymenty, jest to cały cykl wykładu. Otóż chyba w drugim odcinku grawitacji w praktyce przedstawiłem Państwu ten wzór na obliczenie rezystancji grawitacyjnej, czyli takiej, która wynika z przemieszczenia się elektronów pomiędzy okładkami
kondensatora, przy czym to przemieszczenie to jest po prostu przemieszczenie masy. Każdy elektron posiada swoją masę, a więc naładowanie jakiegokolwiek obiektu elektronami, czy też jego rozładowanie polega na tym, że skutkuje, czy też polega na tym, że te elektrony zmniejszają lub powiększają masę obiektu, którymi są ładowane. W przypadku kondensatora, no, wyprowadziłem tutaj taki bardzo prosty wzór energetyczny, gdzie masa elektronów razy przyspieszenie razy d, czyli co? Odległość pomiędzy okładkami jest równa r, czyli to, co mamy w obwodzie, czyli rezystancję obwodu, razy i kwadrat razy t. No i w tym momencie, przekształcając to dalej, że po prostu d to jest v, prawda, razy t, więc w tym momencie uzyskujemy Rg. Co to jest Rg? Ja to nazwałem rezystancją grawitacyjną i jest ona równa masa elektronów razy przyspieszenie, jakie jest w tej chwili, razy V. Ale to V, no to niestety, drodzy Państwo, jest to coś, co jest prędkością dryfu. Są to bardzo skomplikowane zależności, i w sposób matematyczny ciężko jest ustalić, jakie są tego wartości. Jednakże możemy powiedzieć, że rezystancja grawitacyjna jest równa masa elektronów razy g razy cosinus alfa, gdzie cosinus alfa i sam kąt alfa to jest kąt pomiędzy kierunkiem przyspieszenia grawitacyjnego a kierunkiem normalną do powierzchni okładek. I tu n razy s, czyli ilość elektronów, s to jest przekrój, ich ładunek i razy prąd. Jest to wartość bardzo skomplikowana i trudno jest to obliczyć. Dlatego też najprostszym rozwiązaniem jest wykonanie eksperymentu. I ten eksperyment od samego początku do samego końca, czyli do obecnego wykładu, Państwu przedstawiam. I byłbym bardzo wdzięczny, gdyby Pan na przykład konstruktor, nie? Radiokonstruktor zechciał się zapoznać z filmikiem, w którym badam zmiany zależności przenikalności elektrycznej próżni podczas ładowania i rozładowania kondensatora. No niestety, Szanowni Państwo, od tych, powiedzmy sobie, 120 lat jesteśmy zafascynowani teorią świętej pamięci Alberta Einsteina, ale niestety ta teoria, no, nie jest zgodna z praktyką. Ona się zgadza mniej więcej do czwartego miejsca po przecinku. Kiedy się to bada dalej, no niestety jest ona bardzo błędna. Dziękuję bardzo i jedziemy dalej. Po pierwsze, rozważmy analizę budowy układu 555, ale blokowo. Widzimy więc w tych dwóch newralgicznych punktach, które decydują o tym, w jaki sposób ten układ zadziała w przypadku ładowania i rozładowania kondensatora, że mamy tutaj do czynienia z dwoma wzmacniaczami operacyjnymi,
I teraz następuje pytanie: jaką czułość posiadają te dwa wzmacniacze? Przyjrzyjmy się teraz strukturze wewnętrznej. Otóż wejścia, które tutaj występują, są wejściami komparatorów o wzmocnieniu mniej więcej 10 tysięcy do jednego. Jest to zbudowane na wszelkiego rodzaju tranzystorach, układach stabilizacji, również temperaturowej. I ja osobiście, jako bardzo stary człowiek, który naprawdę nie lubi czegoś takiego, kiedy ktoś się zwraca do mnie per ty, tak jak to czyni pan konstruktor, radiokonstruktor. Chciałbym panu zwrócić, panie radiokonstruktorze, uwagę na to, że ten układ został przez firmę Texas Instruments bardzo dobrze opracowany. Więcej z niego wycisnąć nie można. Należałoby przeprowadzić dodatkowe obliczenia elektroniczne. Ale skoro pan, panie radiokonstruktorze, uważa, że ten układ jest niestabilny temperaturowo i tak dalej, to bardzo bym prosił swoją wiedzę skierować właśnie do tej firmy Texas Instruments i za poprawę schematu tego całego układu, no otrzyma pan naprawdę wielką kasę. Natomiast pan, wypowiadając swoje twierdzenia o tym, jak to wszystko tu, co dochodzi, prawda, nie jest stabilne temperaturowo, jak to wszystko buja i hula i zgodnie z pańskimi religijnymi, bo nie z po prostu sprawami związanymi z praktyką. To są pańskie przekonania, typu religia. Tak sobie po prostu jakiś tam, prawda, pan radiokonstruktor wymyślił, że ten układ jest niestabilny temperaturowo. No to jak jest niestabilny temperaturowo, to proszę to zwrócić w pełnym opracowaniu uwagę firmie Texas Instrument. I poniżać inżynierów, tak jak pan próbuje mnie poniżyć, mówiąc mi per ty, jakbym był pańskim, przepraszam, ale kumplem spod budki z piwem. Kochaniutki. No są pewne granice zdrowego rozsądku i zachowania, gdzie nie mówi się do kogoś drugiego, który się nie zna, na zasadzie per ty, dołując go swoją pseudowiedzą. Pseudowiedzą. No niestety. Dlatego bardzo proszę, panie radiokonstruktorze, który nawet nie potrafisz odczytać patentów i mi zarzucasz, że to jest jakieś nie wiadomo co podaje, no to proszę po prostu wziąć, zwrócić się do urzędu patentowego, zwrócić się również do firmy Texas Instrument i powiedzieć, że jesteście głupkami. Bo ja tu, prawda, radiokonstruktor, no ale to trzeba udowodnić, drogi panie. Dlatego też po prostu uważam pana za hejtera, no i po prostu głupka. Takie jest moje zdanie, a głupkom więcej odpowiadał nie będę. Żegnam.